Cześć, pani Gosi Dziedzic. Zapraszam nas na film. Chcę wam pokazać kilka filmów o najsłynniejszych lalkach z bajek. Przemysł lalkarski rozwinął się w 90-tych latach, czyli powstały księżniczki Disneya, kochane, uwielbiane przez dorosłych kolekcjonerów, jak również przez dzieci. Księżniczki Disneya, czyli Walt Disney, który robił filmy Disney, przepiękne, Pomyszkę Miki, jak później po księżniczki Disneya. Pierwszą księżniczką była królewna Śnieżka, później śpiąca królewna, którą nazwali Aurorą, nie różyczką Aurorą. Oczywiście księżniczki Disneya, czyli filmy Disney, były bardzo pięknymi, klasycznymi filmami w dawnych czasach. Walt Disney, który był stwórcą filmów Disneya, zamroził się, bo był ciężko chory i umarł. I zamroził się, wierzył, że kiedyś być może stanie się cud, zostanie odmrożony i może lekarze przywrócą go do życia. Pierwsze lalki Disneya, ja pamiętam, w 90-tych latach, kiedy miałam tam 7-10 lat. Pierwszą księżniczką była na przykład Królewna Śnieżka, Snow White, Walta Disneya i Siedmiu Kresolutków. Na początku księżniczki Disneya produkowała bardzo znana firma, która produkuje naszą kochaną Barbie. Firma Mattel. Ruth Handler i jej mąż stworzyli księżniczki Disneya w ramach tego, że pojawiły się filmy Disney i nasze ulubione bohaterki. Mattel produkował księżniczkę zawsze, kiedy pojawiał się film Disney. Na przykład Pocahontas. Maskotki były, jeżeli był Król Lew, to były maskotki Disneya. Bo je pamiętam, mam też Króla Lwa Disney, czyli Nalę, bo mi się podobała, lwiczkę, maskotkę, którą bardzo lubię. Bardzo podobały mi się księżniczki Mattela, ale w tej chwili dzisiaj wam pokażę inny rodzaj księżniczek Disneya, produkowany przez romanowaną, przepiękną, jedną z nowszych firm Disney, która produkuje księżniczki, ponieważ obecnie firma Mattel zaniechuje, już nie chce produkować księżniczek Disneya, jakkolwiek produkuje Barbie. Barbie, nawet Wings już nie produkuje. Także księżniczki Disney. Teraz na rynku mamy dużo bardzo różnych firm, które mają księżniczki Disneya. Najnowszą firmą, która produkuje teraz Disney, jest firma Hasbro. Kiedyś, oprócz filmów Disney, Walta Disneya, jakiś, już zapomniałam jak się ten nazywał, stwórca, produkował również piękne filmy, takie jak Disney, właściwie nazywane Disney Księżniczki, ale one nie były filmy Walta Disneya, tylko coś podobnego, tak zwana Anastazja, Książę Egiptu, Księżniczka Łabędzi Odetta, Anastazja, już mówiłam, Księżniczka Łabędzi, Magiczny Miecz Kelly, czyli Magiczny Miecz Kamelotu, nasza Kelly. Z Hasbra produkowano kilka pięknych lalek z Księcia Egiptu, którą kiedyś wam pokażę, mam na przykład Seforę. Kelly z Magicznego Mieczu. A nie, przepraszam was bardzo, Księżniczka Łabędzi to nie była Hasbro, tylko takiej firmy Tycko, której nie widziałam w Polsce. Odetta. Znacie Księżniczka Łabędzi. Hasbro produkowała księżniczki Disney, na przykład Kelly Magiczny Miecz. Hasbro to znacie pod tym, że produkowała kiedyś lalki Cindy, chińską lalkę z Hongkongu. Cindy, która mi się też bardzo podobała, mam też w kolekcji kilka Cindy. I teraz firma Hasbro nie produkuje już tych filmów Disneya, znaczy z tych filmów jak Anastazja lalek i te inne. Czakolwiek Anastazja też nie była tak właściwie Hasbro. Niektórzy tak piszą, a tak naprawdę powiem wam tajemnicę lalki Anastazji. Była produkowana na pudełku. Jak kupiłam sobie Anastazję w stroju żebraczki biednej, było napisane i łyżwiarkiem, pierwsze moje dwie Anastazje na łyżwach i w stroju wieśniatej biednej dziewczyny. Na Anastazji było napisane firma Kobi. Od razu mówię, Kobi produkowała albo była dystrybutorem Anastazji, księżniczki Anastazji. Mniejsza z tym, teraz wam chcę powiedzieć o remontowanej firmie Disney, która nazywa się Disney Store. Produkuje przepiękne zabawki z filmów Disneya. Są one bardzo piękne, inspirowane filmami Disney.
z czego zaczęli produkować, po kilkunastu latach ta firma Disney Store zaczęła produkować księżniczki Disneya, nawet takie, których na przykład firma Mattel nie produkowała, jak na przykład Vanessa z Małej Syrenki, czyli Urszula odmłodzona, czyli jako młoda. Tu mam kilka lalek, na razie te, które Disney Store produkowała, mam ich o wiele więcej. Pokażę wam, które w ogóle udało mi się zdobyć. To jest Piękna i Bestia. Bella, Belle, czyli Piękna i Bestia. Bohaterka Bella w złotej sukni, wygląda tak. To jest Belle. Tutaj mamy małą syrenkę, Arielkę, którą bardzo lubię. Buzia jest w ogóle śliczna, oni w ogóle ładne robią włosy, słuchajcie, bo mam długie, gęste, grube. Ariel bardzo ładna. Tutaj mamy Pocahontas z filmu Disneya, Pocahontas, tą uroczą Indiankę. To jest Arielka syrenka. To jest Indianka Pocahontas, jest bardzo ładnie zrobiona. Chociaż moim zdaniem mogłaby mieć troszkę ciemniejszą cerę, bo to jest Indianka, no ale bardzo ładna. A to jest najnowszej bajki Disney, produkowana była w ostatnich latach, teraz ostatnio. Jest to Rozpunkel, która ma bardzo mega, mega długie włosy, ponieważ jest nowy film Disneya, no nie taki może nowy, przed kilku, 2, 3 lat, Zaplątanie, czyli Rozpunka, co bardzo mi się podoba, bo ona jest po prostu jedną z najpiękniejszych księżniczek. Jest jedną z księżniczek, która ma najpiękniejsze włosy, najdłuższe, najpiękniejsze. Rozpunka. Film Zaplątani tak się podobał. Wszystkie dzieci, wszyscy fani pokochali Rozpunkę, że firma postanowiłaby nakręcić serial o Rozpunce. Z tego wydali właśnie tą lalkę. Ona jest troszkę do serialu. W serialu jest bardzo podobna, ona jest po prostu śliczna. Włosy są długie i piękne. Jest piękne. To są lalki Disney Store. Oczywiście nie wszystkie, jakie Disney Store produkowała. Zwróćcie uwagę, że firma Disney Store co roku czy co 2 lata robi na nowo Bellę, Arielkę, Syrenkę czy Pocahontas czy Rozpunkę i troszeczkę zmienia mi twarze. Żeby bardziej, no nie wiem, firma, to jest wrażenie jako kolekcjoner lalek, że firma Disney Store próbuje zrobić identyczne buzie i skerysy twarzy, włosy i miny, jak w filmie. Na Disney wygląda księżniczka. Robili też Meridę, którą wam pokażę w innym filmie. Firma Disney Store robi różne zabawki z Disney. Na przykład produkuje lalki Disney Animator, które mam. Nawet mam tą, której marzyłam, Alicję w Krainie Czarów. Bardzo ją lubię. Na przykład firma Disney Store, nie wiem dlaczego, nie wyprodukowała kilku księżniczek Disneya. Na przykład Esmeraldy z Dzwonnika z Notre Dame, Kidy z Atlantydy. Druga rzecz. Barbie Alicji w Krainie Czarów. Produkowała tylko, owszem, Disney Store Szacun. Produkowała je, mam akurat, bo bardzo droga. Mi się tak nie podoba. Alicję z filmu o Alicji, co grała ta Mia. Natomiast jeszcze nie było tak. Esmeraldy, Kidy, Jane z Tarzana na przykład nie było. Też. Tak to były. Tiana była. Jane z Tarzana brakowało. Kidy z Atlantydy. Esmeraldy z Dzwonnika z Notre Dame. Tych lalek brakowało i jeszcze być może jakieś księżniczki, które zapomniałam wymienić. To wymienię, jak sobie przypomnę na następnym filmie. Bardzo bym chciała, żeby firma Disney Store produkowała Jane z długimi włosami, z Tarzana i Esmeraldę. Cygankę z Dzwonnika z Notre Dame. Przydałyby się i nawet może Alicję. W Krainie Czarów. Podobało mi się to w Disney Store, co do jej duży szacun. To pokażę wam na innym filmie, bo to był taki pak. Arielka, Urszula Wiedźma, Tryton, Eryk ukochany Arielki, czyli książę. I do tego paku dołączona była właśnie ta nietypowa postać, Vanessy, z Małej Syrenki, bo Vanessa nie była jeszcze produkowana przez żadną firmę Disney, a nawet przez Hasbro, czy kogokolwiek Mattela. Bardzo mnie to ucieszyło i kupiłam ten pak jak najprędzej, bo marzyłam o Vanessie. Bo to nietypowa lalka. Mam ją w swojej kolekcji. To wielki szacun dla Walt Disney, Disney Store. Również Disney Store robi maskotki Disneya. Nawet lalki, takie maskotki, co są bardzo milutkie i to mi się bardzo podoba. Mam kilka tych lalek. One są śliczne, milutkie. Właśnie Alicję w Krainie Czarów bardzo ją uwielbiam.
Maskotki są robione przepięknie, są milutkie dla dziecka, bo jako przytulanki, lalki, ale są przepiękne, mają oryginalne, pięknie zrobione, są przepięknie. Na innym filmie wam pokażę. Czyli firma lalkarska produkuje dużo różnych firm, lalki Disney, są też podróbki, ale to, co wam powiem, to takie odkrycie jako kolekcjoner. Ja uważam, jeszcze wam będę pokazywać, kilka będzie to filmów, proszę oglądać mój kanał koniecznie, Gosia Dziedzic, serdecznie was pozdrawiam, że firma Mattel w 90-tych latach, teraz akurat to Disney Store stoją, robiła naprawdę przepiękne Barbie. Księżniczki Disneya. To były naprawdę, na przykład kilka lalek z Mattela, księżniczki Disneya, przed Pocahontas, była super zajebiście odwzorowana jak w filmie. Miała śniadą cerę i oczy czarne, a ta na przykład ma brązowe Pocahontas, ale jest prześliczna. Mulan tutaj mamy z tej serii, też wam kiedyś pokażę, bo Mulan też lubię. I ta Pocahontas jest też bardzo ładna, tylko ma sukienka jest za ciemna i cera jest troszeczkę za jasna, jak na Indiankę. Ale jest ładna. Także zaprezentuję wam na początku też Disney Store księżniczki, te, które mam w kolekcji, jakie to produkuję, jak to wygląda. Natomiast innym razem na moich filmach też pokażę wam, jakie produkowała firma Mattel księżniczki Disneya, jakie Hasbro, jakie Tycko, takie jak mam. Mam też Mattela, słuchajcie, produkowała też z różnych bajek Disneya, nawet pokażę wam, mam z Toy Story, Chudego, Baza i tą dziewczynę Chudego, Jenny, czy coś takiego. Także wam pokażę. Właściwie Toy Story to mnie nie interesowało, brakuje mi jeszcze pasterki, ale kiedyś może sobie przerobię jakąś lalkę albo coś. Ale... O jest. Przepraszam fanów najmocniej. Chciałam wam powiedzieć, że moją taką ulubioną księżniczką Disneya jest na przykład Mama Syrenka albo Pocahontas. Są to piękne postaci. Wiem, że ostatnio uwielbiacie Elsę. Ja też lubię Elsę bardziej. Mi się podoba jak Anna, ta blondynka, ale Anna jest też śliczna. Umówię to, że Anna jest taka wesoła, taka zabawna. Zachowuje się jak szalona, a ma poczucie humoru. Natomiast tu księżniczki Disneya te wam pokazałam. Są również inne Disney Store. Na przykład Disney Store produkuje nawet lalki z filmów Disney, którzy odgrywają rolę aktorzy. Nie to, że rysunkowe czy animacja, tylko aktorzy. Na przykład kilka produkowanych filmów Disney produkowało teraz filmy, na przykład Legenda Maleficent, Diaboliny na przykład. Albo na przykład Piękna i Bestia z aktorami, gdzie główną rolę grała Emma z Harry'ego Pottera, czyli Hermiona. Kopciuszek, równie piękny, też mam lalki, pokażę wam i na innych filmach. Także te filmy, które są w kinach Disney, na przykład z aktorami, też firma Disney Store pięknie robi księżniczki. Os potężny, akurat nie mam lalek, bo niektóre lalki Disney Store są po prostu strasznie drogie, a czasami przekracza cena ich wartość, jako kolekcjonerską, bo ja uważam tak. Także firma Disney Store produkuje księżniczki. One się pojawiają, na przykład na Allegro, nawet używane. Tylko trzeba taką księżniczkę rozpoznać. Może czasami nie być ubrana w swój oryginalny strój. Dlatego ja czasami zdobyłam używane księżniczki. A na przykład strój można sobie dokupić. Albo na przykład na innej lalce ktoś bierze, bo te dzieci różnie ubierają. Albo można sobie uszyć na przykład sukienkę do danej księżniczki, bo to też nie jest takie trudne. Także pierwszymi księżniczkami Disney, lalki wyprodukowane przez firmę Mattel były księżniczki, a to jest najnowsza firma Disney Store. Prezentuję wam te cztery laleczki, będą jeszcze inne pokazywane. I one są Disney Store'a, nie są dostępne w Polsce w sklepach. Nie ma ich, aczkolwiek można je kupić na Allegro, nawet po 70-100 zł. Bo są takie firmy, które dysponują z zagranicy, sprowadzają te lalki, ale są tylko na Allegro. Nie widziałam tych lalek w sklepie. Nigdy. W sklepach pojawiają się tylko księżniczki Disneya Hasbro, a one nie są rewelacyjne, moim zdaniem. Chociaż Piękna i Bestia wyszła im bardzo ładnie. Znaczy ta Emma. To wszystko, co chciałam wam powiedzieć, to jest moja taka jedna część filmu po świecie Disneya, Walt Disney. Mam nadzieję, że wy też kochacie filmy Walta Disneya. Bo ja bardzo, szczególnie Pocahontas, małą syrenkę.
Chociaż rozszponkę, krainę lodu też lubię. Moana mi się bardzo podobała, Vaiana. Też mam lalkę. Tylko niestety firma Mattel ostatnimi księżniczkami, jakie produkowała, była Elsa i Anna z Krainy Lodu. A teraz coś firma Mattel nie robi księżniczek Disneya, no ale trudno. Nie szkodzi. Cześć, spotkamy się, oglądajcie mój kanał. Spotkamy się w następnym filmie, szukajcie go na moim kanale w YouTube. Będzie tych filmów kilka części, a tych lalek jest bardzo dużo. Zapraszam Was serdecznie, oglądajcie koniecznie mój kanał. Najpiękniejsze księżniczki Disneya będą Wam pokazane. Cześć, Gosia. Pozdrawiam, oglądajcie mój kanał. Zaraz następne filmy, szukajcie ich w YouTube u mnie, Gosia Dziedzic.